Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Mirska-Królikowska. Witam Państwa w naszym cyklu rozmów z ekspertami dotyczących zdrowia, od serca do zdrowia. Dzisiaj zaprosiłam do naszego spotkania wspaniałą panią doktor pediatrę Joannę Gzik, która w swojej praktyce łączy medycynę akademicką z naturalną. I chciałybyśmy poruszyć temat, który ostatnio spędza nam wszystkim sen z powiek. W jaki sposób budować własną tarczę ochronną, czyli odporność organizmu? Pani doktor, czy rzeczywiście naszymi działaniami możemy wpłynąć na to, żeby nasza odporność, to co nosimy w sobie i co chroni nas przed zakażeniem koronawirusem czy innymi chorobami, wzmocnić, czy mamy na to jakiś wpływ? Układ immunologiczny, odporność jest niesłychanie ważny, właśnie jeśli chodzi o nasz kontakt z wirusem, ale również i z bakterią. To, w jakim stanie, w jakiej formie jest nasz układ immunologiczny, będzie determinował to, w jaki sposób będziemy chorować i czy w ogóle zachorujemy. Układ immunologiczny może nas naprawdę bardzo skutecznie chronić przed chorobami. My żyjemy w środowisku wirusów i bakterii, one nam nic nie robią, jeśli nasz układ immunologiczny jest w dobrej kondycji. Natomiast co robić, żeby układ immunologiczny był w dobrej kondycji? No na to składa się cały nasz tryb życia. To, pani doktor, właśnie chciałam co robimy zapytać, każdego tak, dnia? O naszych najmłodszych, bo chcieliśmy dzisiaj rozmawiać o dzieciach i o tym, w jaki sposób wzmacniać ich układ odpornościowy. To są najbardziej bezbronne takie osoby, maluchy, niemowlęta, kilkulatki, przedszkolaki. Cały czas spotykają się z jakimiś dziećmi. Przedszkolaki chyba nadal chodzą do przedszkola, tak? Przedszkolaki chodzą do przedszkola, dzieci żłobkowe chodzą do żłobka. Rzeczywiście układ immunologiczny dziecka jest jeszcze niedojrzały. On z wiekiem dojrzewa, dziecko nabywa odporności. Natomiast w jaki sposób on dojrzewa? No otóż kontakt z rówieśnikami w żłobku, w przedszkolu powoduje, że dziecko styka się z różnymi wirusami, bakteriami i nabywa odporności, bo swoje domowe bakterie dziecko już zna od urodzenia. Bakterie mamy, taty, domowe. Natomiast kontakt z innymi dziećmi powoduje często, że dzieci przeziębiają się, że dzieci miewają katary i to przerabianie tych infekcji, najczęściej trzeba dodać, że są to infekcje wirusowe, a nie bakteryjne i wcale nie muszą być leczone antybiotykami, to stymuluje układ immunologiczny do walki z wirusem i do tego, żeby wytwarzała się pamięć immunologiczna. I w sytuacji, kiedy dziecko ponownie zetknie się z danym wirusem czy z bakterią, organizm już wie, w jaki sposób się bronić. No dobrze, to teraz podpowiedzmy rodzicom takiego malucha, co od początku, od momentu, kiedy wstanie z łóżka rano, mogą zrobić, żeby ten jego układ odpornościowy jakoś tak pobudzić do pracy, żeby on od samego rana wszedł z taką dobrą energią i mógł się śmiało bronić przed tym wszystkim złem, co tam na niego czyha. No niesłychanie ważną rzeczą, taką, która wpływa na układ immunologiczny dziecka, są posiłki. No i tutaj warto powiedzieć, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, żeby te posiłki były posiłkami ciepłymi. Jakaś kasza jaglana z owocami, z dodatkiem miodu, owsianka. Jeżeli dziecko nie lubi na przykład kaszy czy owsianki, może zjeść zupę warzywną, ale niech to śniadanie będzie ciepłe, rozgrzewające. Zostawmy te śniadania takie wychładzające, czyli takie bogate. Czyli nie kanapka. Nie kanapka. Nie kanapka, nie jogurt na przykład z owocami polany miodem, bo to są posiłki, które wychładzają. Dziecko, żeby miało dobrą energię, żeby jego organizm mógł się bronić, powinno od początku, od rana dostać ten posiłek rozgrzewający. Mówię tu oczywiście o okresie jesienno-zimowym. W lecie, kiedy jest ciepło, wczesną jesienią, to jest zupełnie inaczej. Możemy wtedy dziecku zaproponować zupełnie co innego do jedzenia. Tutaj raczej posiłki ciepłe.
A taka jaglanka na przykład, może posypać ją jakimiś przyprawami takimi rozgrzewającymi? Można, jak najbardziej. Można troszeczkę kurkumy dodać. Ona wtedy również, kurkuma jest fajnym ziołem, bo rozgrzewa, ale również działa wysuszająco. I dlatego jeśli dziecko ma takie przeciągające się katary, kaszle, to ściągnie ten śluz z organizmu, jakby ułatwi dziecku zdrowienie. Również dodatek miodu. No nie zapominajmy, że nasz miód jest po pierwsze słodki, uwielbiany przez dzieci, a po drugie jest też znakomitym lekarstwem. Do tego herbata. Herbata rozgrzewająca. Może to być herbata ziołowa, napar ziołowy, herbata owocowa, albo zwyczajnie herbata zimowa z dodatkiem właśnie imbiru, z dodatkiem soku z malin, z plasterkiem cytryny, może być tam goździk, cynamon, powolnie. I no, taki pyszny, rozgrzewający posiłek da dziecku energię na cały dzień. Dobrze, a co na obiad w takim razie? Gotujemy rosół, jak babcie kazały, że tutaj zimą rosołem się wspomagamy? Myślę, że generalnie zimą i późną jesienią, zimą, przed wiośniem powinniśmy unikać posiłków, które nas wychładzają, bo jest zimno i nasz organizm potrzebuje tego ciepła i energii. Natomiast posiłki takie jak zielone sałaty, czy duża ilość, nadmierna ilość surowych właśnie warzyw i owoców, posiłków kwaśnych, będzie działała no właśnie wychładzająco. Więc raczej tego unikajmy. Natomiast doskonałym posiłkiem są zupy długo gotowane, tak? Zupy mocy, rosół. Jeżeli ktoś oczywiście nie je mięsa, to nie musi być rosół na mięsie, może być rosół warzywny. Ale te zupy długo gotowane dodają energii. Ale długo to znaczy ile godzin? W zależności od tego rosół, im dłużej, tym lepszy. Wiemy, że rosół... Rano wstawiamy i tak o 3 jest gotowy. Tak jest, bo wtedy to są zupy, które właśnie z tego ognia nabierają dużo takiej energii, którą nam przekazują. Zresztą nie zapominajmy, nasze babcie też leczyły osoby chore rosołkiem, tak? Wszyscy wiemy. No, oczywiście nie musi to być tłusty rosół, może być chudy, ale ta zupa długo gotowana. Co jeszcze? No, dużo warzyw. Kiszonki. No, kiszonki to też dodatek oczywiście. Mhm. Kiszonki to witamina C, ale to też dobre bakterie probiotyczne. Witamina C stymuluje odporność w ten sposób, że ona po pierwsze uszczelnia śródbłonki naczyń i jakby powoduje, że ta bariera chroniąca nas przed wnikaniem bakterii czy wirusów jest bardziej szczelna. Ale też witamina C stymuluje produkcję interferonu, czyli czegoś, co w naszym organizmie walczy już z infekcją. Więc jest niesłychanie ważna, czyli kapusta kiszona, ogórki kiszone, zakwas z buraków jak najbardziej. W tej chwili wiele warzyw się kisi, ale to też trzeba pamiętać, że one zawierają bakterie probiotyczne. Dlaczego one są takie ważne? No otóż 90% odporności pochodzi z brzucha. Nie jest to jakby slogan tylko reklamy telewizyjnej. Rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Dlatego, że w jelicie zlokalizowane są grudki chłonne, które produkują immunoglobulinę. I ta immunoglobulina chroni nas przed łapaniem infekcji. To jest taka immunoglobulina wydzielnicza. I chroni nas również przed wieloma chorobami przewlekłymi. Dlatego tak ważne jest, żeby nie mieć w jelicie bałaganu, który kiedy on tam jakby powstaje. No wtedy, kiedy właśnie źle jemy, jemy dużo słodyczy, dużo cukru, no wtedy jest skłonność do zagrzybiania. Kiedy nieodpowiednio się leczymy, nadużywamy antybiotyków, leków niesterydowych, przeciwzapalnych, przeciwbólowych i tak dalej, wtedy też to niszczy tą naszą florę bakteryjną prawidłową, która chroni nas przed patogenami. Więc dlatego to ważne jest, żeby ta flora bakteryjna w jelicie była rzeczywiście dobra, bo ona wtedy powoduje, że te grudki chłonne mogą robić to, do czego są stworzone, czyli prawidłowo funkcjonować i wzmacniać nasz układ immunologiczny. Czyli zamiast cukierków kapusta kiszona. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak chodziłyśmy z dziewczynami do takiego sklepu i kupowałyśmy, mama dawała nam słoik po taką kapustę kiszoną z beczki wyciąganą i po prostu tak palcami się wyjadało tą kapustę. To było dobre chyba zwyczaje. Sama pyszność rzeczywiście
dużo witamin i rzeczywiście dobre probiotyczne bakterie. Ale trzeba również pamiętać, żeby w naszych posiłkach, tych ciepłych, gotowanych, właśnie unikajmy w zimie posiłku typu pudełko sałaty, prawda? Oczywiście te warzywa są ważne, surówki również, ale starajmy się jeść to, co z punktu widzenia makrobiotyki powinniśmy jeść. Co to jest? To jest to, co rośnie, co jest dostępne na naszym terenie w danej porze roku. Czyli warzywa, ale takie, które dadzą się przechować. Często są to warzywa właśnie gotowane, marchew, buraki, prawda? Różne warzywa. Nie rośnie w tej chwili sałata, nie rośnie ogórek, nie rośnie pomidor. To są warzywa kwaśne, które będą nas wychładzały, które są świetne, ale latem i wiosną, prawda? Natomiast zimą kasze, warzywa gotowane, zupy gotowane, dobrej jakości mięso, ryby wreszcie, tak? Ryby zawierają kwasy omega-3 o działaniu przeciwzapalnym, które również wspomaga nasz układ immunologiczny, orzechy. Zamiast właśnie cukierków, to na przekąskę możemy dziecku zaproponować suszone owoce albo właśnie do pogryzania orzeszki czy migdały. Kolejną rzeczą, która bardzo jest potrzebna naszej odporności, to jest ruch, aktywność. No teraz wszyscy siedzimy w domach, jest brzydka pogoda. Może jednak powinniśmy się trochę zmusić i pójść na spacer z dzieciakami. No ja muszę powiedzieć, że mnie akurat mój pies zmusza do codziennych spacerów, ale jest to fajne, naprawdę doceniam to. Natomiast muszę powiedzieć, że ostatnio widziałam taką bardzo fajną scenę. Otóż prawdopodobnie była to lekcja WF-u. Chłopiec stał na balkonie, ubrany w czapkę i przed komputerem ćwiczył, więc jednak można. Myślę sobie, że tylko trzeba chcieć. Myślę, że każdy ruch jest ważny. Dlaczego ruch jest ważny? Dlatego, że on pobudza krążenie krwi. Powoduje, że lepiej dotlenione są nasze tkanki, że substancje odżywcze lepiej docierają do każdej komórki naszego ciała. Ale to również jest głębokie oddychanie, ruch wymusza to głębokie oddychanie. No jeżeli my chcielibyśmy tak świadomie oddychać, no to tak naprawdę motywacji nam na krótko wystarcza, żeby świadomie głęboko oddychać. Kiedy jednak maszerujemy, nordic walking, yoga, inne ćwiczenia, niektórzy biegają, to wtedy głęboko oddychamy. I cóż się dzieje? Rozprężamy nasze płuca. A płuca według medycyny chińskiej to parasol energii chi, rozprowadza energię po całym organizmie. Płuca to również układ immunologiczny, czyli taka energia, która nas chroni i która pomaga nam zwalczyć infekcje. Dlatego one są tak bardzo ważne. I to głębokie oddychanie takie świadome, no albo możemy to robić świadomie bez wysiłku fizycznego, ale ten ruch pobudza również krążenie tej energii w naszym organizmie i no, wydzielają się endorfiny, czyli też lepsze samopoczucie, lepsza odporność na stres i no, powodują takie dotlenienie i odżywianie całego organizmu. Właśnie poruszyła Pani tu bardzo ważny temat, stres. Stres, któremu jesteśmy teraz wszyscy poddani, nasze dzieci też to odczuwają i wszystkie najnowsze badania wręcz alarmują, że dzieci są zestresowane, chorują na depresję, boją się tego, co się dzieje wokół nas. Wszyscy jesteśmy w takim pandemicznym trochę nastroju. Stres obniża odporność, to zostało dowiedzione naukowo. Co zrobić, żeby walczyć z tym stresem? Jak tym dzieciom pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości? No ja myślę, że generalnie warto, żebyśmy poświęcili czas swojemu dziecku, tak? I to od najmłodszego wieku, od pierwszych dni. No mama może robić dziecku masaż Chantala. Dzieci lubią głaskanie. To daje taką więź, buduje więź między mamą i dzieckiem. Te płynne ruchy powodują uspokojenie u dziecka, ale również takie poczucie bezpieczeństwa i takiego zaufania, że mama jest przy mnie, że mama mnie ochroni, że mama wie, co robi. Nie musi być mama, może być babcia, może być tata, ale właśnie te spokojne ruchy, takie bardzo płynne,
Masaż możemy robić dziecku już je przebierając na przewijaku, wycierając po kąpieli, smarując oliwką. Już te ruchy takie głaszczące dają uspokojenie i takie poczucie bezpieczeństwa, co jest niesłychanie ważne. Czy masować starsze dzieci? Te starsze dzieci też się tego domagają. Proszę przypomnieć sobie, jak często pani dzieci, moje też, moje wnuki, proszą, żeby je głaskać właśnie przy zasypianiu, kiedy jesteśmy blisko nich. Proszą, żeby je gładzić po rączkach czy po pleckach. Chcą mieć ten bliski kontakt i myślę, że ten bliski kontakt musimy im dać. Dzieci nas obserwują. Dzieci nas obserwują i widzą, jeśli my się denerwujemy i nie potrafimy poradzić sobie sami z tymi emocjami, to w dziecku również budzi się takie poczucie zagrożenia. Jest zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli rodzice dużo słuchają, dużo rozmawiają na temat tego zagrożenia, zakażeniem COVID, to w tym momencie dziecko jakby dostaje taki sygnał, świat jest niebezpieczny, świat jest zły. To znacznie obniża nastrój i powoduje, że często dzieci boją się wychodzić. Boją się, bo się boją zakażenia. I nie zawsze sobie potrafią poradzić z tymi emocjami. Tutaj też jest duża rola rodziców, bo oprócz tego, że my sami musimy się uporać z tymi swoimi emocjami i z tym niepokojem i lękiem, trzeba pomóc dziecku uporać się z jego lękiem, czyli rozmawiać, być czujnym, być uważnym na to dziecko, ale również celebrować takie chwile, kiedy to dziecko będzie szczęśliwe, kiedy bawić będzie się czuło z nim się dobrze. Po prostu, zwyczajnie, tak? Bawić się z nim, grać w zabawy, celebrować posiłek razem, tak? Jedzmy i cieszmy się z tego, że pijemy pyszną herbatę. Możemy dziecku zrobić pyszną kawkę, mama robi sobie swoją dorosłą kawkę, dziecko kawkę Inkę ze spienionym mleczkiem i już jest to celebrowanie takiego fajnego posiłku, który daje taką więź, ale też rozładowanie emocji. Kiedy widzimy, że dziecko jest jakieś zestresowane, smutne, porozmawiajmy z nim, ale możemy zainicjować takie zabawy, które będą rozładowywały emocje. Wojna poduszkowa, tak? Super zabawa, tak? No, zaczyna się od niewinnego rzucenia poduszką, a potem biegamy po domu, śmiejemy się i rzeczywiście możemy fajnie rozładować te emocje. Ale nie tylko, zwyczajna kąpiel. Weźmy psikawki takie zwykłe jak na Wielkanoc. No jak na Wielkanoc. A, takie jajka. Psikajmy się tą wodą. Łazienkę można wytrzeć, natomiast daje to wiele śmiechu, wiele zabawy. Jeden przed drugim ucieka, kryje się. I to daje takie rozładowanie takiego napięcia u dziecka, ale też, no właśnie, zabawy na świeżym powietrzu. Zabierajmy dzieci na spacer, niezależnie od pogody. Ten spacer jest potrzebny, bo to nie tylko dotlenienie, ale również takie rozładowanie emocji. Kiedy spadnie śnieg, wyjdźmy na chwilę, ulepmy bałwana, pobawmy się w śnieżki. Ile to radości, kiedy dziecko może uderzyć śnieżką w mamę albo w tatę, kiedy uciekamy przed sobą. Zróbmy zwyczajnie aniołki na śniegu, tak? Pozjeżdżajmy na pupie na pierwszym śniegu czy na sankach. To są naprawdę zabawy, które oprócz tego, że dają takie dotlenienie i świeże powietrze i wszystko, co z tym się wiąże, rozładowują również emocje dziecka. No i wreszcie myślę, że też warto wspomnieć o tym, żeby była równowaga między pracą i odpoczynkiem, tak? Czyli tutaj ważne to jest, żeby zadbać o to, żeby dziecko nie miało zbyt dużo zajęć, tak? Żeby dziecko miało szansę na odpoczynek, bo dziecko przeciążone pracą po prostu również gorzej wypoczywa i w gorszej kondycji jest układ immunologiczny. Nam się wydaje, że to tylko trening, tylko angielski i tylko balet i tylko jakieś ćwiczenia, ale jak zbierze się to wszystko razem, to się okazuje, że tego czasu na odpoczynek jest mało. Odpoczynek to nie tylko sen, tak? Nie tylko sen w nocy, chociaż on jest niesłychanie ważny. To również taki odpoczynek w ciągu dnia, który dziecko powinno mieć czas, żeby odpoczywać. Właśnie sen jest ogromnie tutaj ważny dla budowania odporności dzieci, zresztą nie tylko dzieci. Co zrobić, jeśli dziecko przewraca się z boku na bok, przebodźcowane, nie może zasnąć? Czego nie robić przed snem, a co zrobić przed snem, żeby ułatwić dziecku
spokojne zaśnięcie. No więc właśnie, więc tutaj wiele takich aktywności, które dziecko, po które samo sięga po południu czy wieczorem, powoduje to takie rozemocjonowanie, rozbudzenie układu nerwowego i potem dziecku trudno się wyciszyć i trudno zapaść w sen. I mam na myśli tutaj oglądanie bajek, granie na komputerze do ostatniej chwili, czy tego typu aktywności. Komputer bardzo wchodzi w taką interakcję z naszym ośrodkowym układzie nerwowym i bardzo trudno się potem wyciszyć. To niebieskie światło komputera czy telewizora również bardzo pobudza nasz układ nerwowy, więc no warto jest zaproponować dziecku inną formę aktywności, fajnego spędzania czasu, ale taką, która będzie wyciszała, czyli możemy opowiadać bajki, możemy na przykład posłuchać jakiegoś audiobooka, tak? Warto, żeby było właśnie przyćmione światło, światło świec, to jest fajnie, bo ono bardzo dobrze tonizuje nasz układ nerwowy, on zresztą fajnie sprzyja medytacjom, przemyśleniom, więc będzie naprawdę fajnie również oddziaływało na dziecko. Natomiast no, zaproponujmy właśnie dziecku takie zabawy raczej wyciszające niż go aktywizujące. Wywietrzmy pomieszczenie, w którym dziecko śpi. Zadbajmy o to, żeby nie było dziecko przegrzane i nie było zbyt chłodno w pomieszczeniu, w którym dziecko śpi. Zapewnijmy mu te warunki takie optymalne. No i wreszcie godzina snu. To jest niesłychanie ważne, żeby dziecko o odpowiedniej porze chodziło spać, bo często jest tak, że dziecko nie może zasnąć, dlatego że zbyt późno chodzi spać, że jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tata przyszedł później z pracy, jeszcze dziecko chce się pobawić, spędzić ten czas i potem ta godzina snu, która w naturalny sposób przychodzi, no jakby dziecko przesuwa się w nieskończoność i potem trudno wejść w sen. Dlatego taki ustabilizowany rytm życia, rytm posiłku, wstawania, rzeczywiście sprzyja temu, że szybciej wchodzimy w sen i wypoczywamy. I tutaj ważna jest również ilość snu. Ten sen od wieczora do północy jest niesłychanie ważny, bo on regeneruje nam, regeneruje według medycyny chińskiej energię yin. Natomiast potem już regeneruje się ta yang i tutaj ta równowaga energetyczna jest niesłychanie ważna dla zachowania naszego zdrowia. Dlatego ten sen jest tak bardzo ważny. Zresztą, cóż, od dawna wiemy, że dzieci rosną śpiąc, więc no, zadbajmy o tą odpowiednią ilość snu, bo jeżeli dziecko chodzi spać późno, to wcale nie znaczy, że ono będzie równie dobrze wypoczęte, jeśli wstanie późno rano, niż gdyby poszło wcześniej spać i o normalnej porze wstało. Dziękujemy bardzo. Myślę, że przebrnęliśmy przez cały dzień od śniadania aż do pójścia spać. Mam nadzieję, że rady pani doktor przydadzą się Państwu. Serdecznie zapraszamy do lektury tekstów na naszym portalu naturalnieozdrowiu.pl. Są tam również wywiady z panią doktor Joanną Gzik. Dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnej rozmowy.